Bezrobocie to plaga, z którą samorządy nie mogą sobie poradzić. Starostwo szczecineckie zaproponowało przedsiębiorcom dotacje na stworzenie nowych miejsc pracy. Myśmy ogłosili nabór na projekty związane z refundacją kosztu stworzenia stanowisk pracy przez pracodawców. W tych środkach finansowych, które zapisaliśmy, mieliśmy 30 takich miejsc, 30 miejsc razy 20 tysięcy, to jest 600 tysięcy. Chcieliśmy te środki podzielić na dwie transze. Pierwsze w marcu 15 stanowisk, drugie w maju 15 stanowisk. Ten nabór wisiał na Biuletynie Informacji Publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy. No i okazało się, że wpłynęło 105 wniosków, czyli na stworzenie 105 stanowisk przy 15, które ogłosiliśmy. Zdecydowałem, że w takim razie zwiększymy tą ilość przy tym naborze o następne 10, żeby nie było sytuacji, w której tak naprawdę ludzie będą wypełniać dokumenty, a te środki będą tak ograniczone, bo przy 105, a 15 możliwościach to tak naprawdę prawie co 10 czy tam co 7 otrzymałby tą dotację. Ale mimo wszystko uruchomiliśmy tych 25, w tym tygodniu uruchomiliśmy 25 miejsc pracy na 105 wniosków. Ja sam uczestniczę w tym zespole jakby oceniającym te wnioski. Również w tym zespole jest wicestarosta Marek Kotrzy, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pan Wiesław Kosmala, zastępca dyrektora pan Maciej Batura. Sądzę, że no, skoro przyznaliśmy 25, a było 105, to po pierwsze nikomu nie daliśmy więcej niż jedno miejsce pracy, a były wnioski, które były na 3, 4 i 5 miejsc pracy. Przyjęliśmy zasadę, że tylko jedno miejsce pracy może być dotowane. To jest dotacja na jedno miejsce? Przypomnę, jest to dotacja w wysokości 20 tysięcy złotych, a zatem tylko jedno miejsce pracy, to po pierwsze. Raczej staraliśmy się wyeliminować te propozycje związane z tworzeniem miejsc pracy, sprzedawca, jakiś agent ubezpieczeniowy, jeszcze inne. Bardziej stawialiśmy na miejsca pracy związane z taką bezpośrednią produkcją albo operatorów specjalistycznego sprzętu. No i w konsekwencji z tych wniosków takie stanowiska zostały wybrane. Zdaję sobie sprawę, że duża część wnioskodawców będzie niezadowolona, bo co czwarty wniosek otrzymał dotację, ale chcę tylko powiedzieć, że za chwilę już na początku kwietnia uruchamiamy następny nabór na refundację kosztów stworzenia stanowisk pracy przez pracodawców. Będą to środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tam mamy 800 tysięcy złotych. Będzie to zatrudnienie osób do 30 roku życia. Zatem ci, którzy w tym naborze nie załapali się, a będą chcieli to miejsce stworzyć, będą musieli powtórzyć wniosek i mam nadzieję, że wtedy część tych wniosków również znajdzie zainteresowanie i otrzyma to dofinansowanie. We wtorek w Sapiku przy ulicy Gilińskiego odbyła się zabawa integracyjna zorganizowana pod hasłem Szukamy wiosny z patronem Irlandii. Licznie przybyłe dzieci mogły obejrzeć prezentację tańca irlandzkiego zaprezentowanego przez podopieczne jednej z sapikowych sekcji, a następnie same nauczyć się podstawowych kroków. Nie zabrakło też konkursów, przekąsek i dobrej zabawy, a wszystko to na zieloną nutę. Dzieci szukały też oznak wiosny i znalazły. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o rozgrywanych w Zespole Szkół nr 1 mistrzostwach w Sudoku. To matematyczne łamanie głowy cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. A oto wyniki. Wśród gimnazjalistów najlepiej zadanie wykonała Katarzyna Głusiec. Na drugim miejscu Kaja Wiaterska, obie z gimnazjum nr 1. Na trzecim miejscu uplasowała się Julianna Chyl z gimnazjum społecznego. W kategorii techników zwyciężył Kamil Melonik przed Weroniką Zdrojewską i Katrin Schirman. Wszyscy reprezentowali gospodarzy. Natomiast wśród licealistów triumfowali uczniowie pierwszego liceum imienia księżnej Elżbiety – Dagmara Ekiert, Szymon Jakubiec i Robert Fredyk. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury ogłosiła plebiscyt na najlepszy film pokazany w 2014 roku w ramach dyskusyjnego klubu filmowego.
Wpłynęło przeszło 200 głosów na 30 praktycznie 6 tytułów filmowych, które pokazaliśmy w 2014 roku. Tych rozstrzał głosów był bardzo duży. No i ku naszemu zaskoczeniu wygrał polski tytuł, a jest nim film poświęcony pamięci Czesława Niemena. Przyznam się szczerze, że nie tylko ja byłem zaskoczony, ale większość klubowiczów czy członków dyskusyjnego klubu filmowego stawiała jednak bowiem na wielkie piękno Paolo Sorrentino, a więc na tą oscarową raczej pulę filmów, które pokazaliśmy w 2014 roku. No stało się jednak inaczej. Ja nie narzekam. Film o Niemenie był naprawdę przyzwoicie zrealizowanym dokumentem. Zobaczyło go też naprawdę bardzo duża ilość mieszkańców naszego miasta, kinomanów. Bardzo wzruszeni wychodzili z kina, więc nie dziwi mnie to, że już teraz przestało mnie dziwić to, że film w tym plebiscycie rzeczywiście wygrał. Na drugim miejscu plasował się film, tak jak powiedziałem, Paolo Sorrentino. Pomniejsze trzecia, czwarta pozycja, tam było bodajże ex aequo, coś z kina skandynawskiego, już teraz dokładnie nie pamiętam. No, najważniejsza jest jednak ta oczywiście główna nagroda. Dzisiaj przed projekcją filmu, który pokażemy w DKF przed 18.30 odbędzie się losowanie. No i szczęśliwy zwycięzca tego losowania otrzyma ufundowany przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury karnet, wejściówkę całoroczną na wszystkie projekcje dyskusyjnego klubu filmowego, a oprócz tego wylosujemy jeszcze dwie nagrody pocieszenia w postaci 2-miesięcznych karnetów na projekcje dyskusyjnego klubu filmowego. Stowarzyszenie Kardiologiczne Moje Serce zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie. Odbędzie się ono w najbliższy piątek w Zamku Książąt Pomorskich o godzinie 17. Wstęp oczywiście wolny. Szczecineckie Stowarzyszenie Kardiologiczne Moje Serce organizuje kolejne spotkanie. No, tym razem będzie to zespół zdrowia psychicznego ze Szczecinka. Temat bardzo ciekawy będzie, mianowicie stres, a choroby układu krążenia. Także bardzo serdecznie za pośrednictwem Telewizji Zachód zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecinka, a również i ościennych miejscowości tutaj, bo zmieniliśmy troszeczkę od tego roku tradycję spotkań. Dotychczas mieliśmy tylko przeważnie dla członków stowarzyszenia, no ale przez kilkanaście lat, no nie oszukujmy się, ale ludzie troszeczkę dopisują sobie tych lat, coraz mniej przychodzi i w związku z tym uznaliśmy, że nie organizujemy już tylko dla członków, a przede wszystkim dla wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać z takiego spotkania. Stres, a choroby układu krążenia, temat bardzo ciekawy i chyba nośny. No oczywiście, szczególnie w dzisiejszych, panie redaktorze, czasach. Dzieci już się skarżą, bo mają styczność z tym na co dzień. No nie mówiąc już o osobach dorosłych, w pracy, nie w pracy, na co dzień. Coraz więcej osób choruje na nerwice, na przede wszystkim i związane wszystkie sprawy ze stresem. Powiedzmy jeszcze data, miejsce, godzina. Tak jak wcześniej powiedziałem, w najbliższy piątek, to jest 20 marca w sali konferencyjnej Zamek o godzinie 17. Wstęp oczywiście, panie redaktorze, wstęp jest wolny, także wszystkich jeszcze raz serdecznie zapraszam. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy małżonki Emira Kataru, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Obchody odbędą się również w Szczecinku. Mamy serdeczną przyjemność, wielką przyjemność zaprosić wszystkich na finał akcji, bo to jest finał, o godzinie 18 do godziny 20.30 przy Galerii Hosso. Tutaj u nas przy ratuszu, przy placu będziemy my, rodzice dzieci z autyzmem, będą wolontariusze, będą myślę, że wszyscy główni związani z tą jednostką chorobową poprzez terapię, tak? I tak naprawdę poprzez miłość, bo tych dzieci nie da rady nie kochać, tak? Wiemy właśnie gdzie, wiemy o której godzinie, a nie wiemy kiedy.
Ach, no tak, oczywiście. Już 2 kwietnia, tak, obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. U nas w Polsce jest to przez Fundację GYM, jest to robione w 3 głównych miastach. Mamy Łódź, mamy Gliwice, mamy Warszawę, ale również dołączyły się do tego inne kluby rodzica, tak, bo jestem koordynatorem klubu rodziców. Mamy ich 17 w Polsce, wszędzie jest to organizowane na wesoło. Zapraszamy u nas w Szczecinku. 2 kwietnia, finał akcji, tak? O 18 zapraszamy zespołem Dixie Band, będzie nasza młodzież, będą nam pięknie grali, a w trakcie między 18 a 20 będzie też można przyjść, popatrzeć, podotykać motocyklistów, bardziej motocykli zapraszamy, tak? Naszego klubu szczecineckiego Ole Carter i o godzinie 20 zapraszamy też również to bardzo serdecznie. Od 20 właśnie do 20.15 jest akcja promowana, niebieskie koszulki, ważna rzecz, tak? Przechodzimy w niebieskich koszulkach, ci wszyscy, którzy chcą się dołączyć do akcji, a od godziny 20 do 20.15 wszyscy ci właśnie w niebieskich koszulkach będą poproszeni, żeby zwyczajnie stanęli na 15 minut w jednym miejscu. 15 minut może wydawać się długo, ale z perspektywy życia naszych dzieci, naszych podopiecznych z autyzmem, te 15 minut w tej odmienności w społeczeństwie, to naprawdę nie jest dużo, tak? Chcemy pokazać, że te nasze dzieci, pomimo że często są inne, często postrzegane jako niegrzeczne. Dalej są nasze, dalej są dziećmi, tak samo czują, tak samo się śmieją. Im też jest ciężko. One bardzo dużo wiedzą, bardzo często to są świadome dzieci tego, że no, ich zachowania odbiegają od przyjętej normy, dlatego myślę, że te 15 minut to jest taki fajny czas, żeby zastanowić się, tak, że możecie dołączyć, możecie nas wesprzeć. Czyli warto przyjść, żeby bliżej poznać tą chorobę, żeby nie uprzedzać się do tych, którzy zachowują się troszeczkę inaczej, zwłaszcza do dzieci. Przypomnijmy jeszcze, o której godzinie się zaczyna i którego dnia. Zaczynamy 2 kwietnia, godzina 18, kończymy 20.30 wspólnym zdjęciem, wszystko na wesoło. Oczywiście jeszcze warto też nadmienić, że do akcji można dołączyć się na wiele innych sposobów, tak? Bo ta akcja już trwa. To są szkoły, które się dołączają z akcją Odbijmy autyzm na niebiesko, w sensie taka piąteczka niebieska. Są jednostki tutaj u nas w Szczecinku, dla mnie po prostu cudem. Starostwo powiatowe do nas się dołączyło. W dniu 2 kwietnia będzie rozświetlone kolorem niebieskim z frontu. Tak naprawdę w szeregu z Pałacem Kultury, no i naszym największym chyba Empire State Building, które też jest oświetlone na niebiesko. Myślę, że warto zobaczyć, warto przybyć i warto być z nami tego dnia. Jesteśmy my, rodzice dzieci z autyzmem, można porozmawiać, dowiedzieć się, jeśli coś ciekawi, albo zwyczajnie postać i pouśmiechać się z nami. I jeszcze mamy dla Państwa zaproszenie na kiermasz wielkanocny organizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet. Kiermasz odbędzie się w piątek na Placu Wolności, początek o godzinie 10. I to wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Już za chwilę zapraszam Państwa na felieton Moim Zdaniem. Nie milkną echa wyroku sądowego, jaki zapadł w sprawie przeciwko funkcjonariuszom szczecineckiej Policji i Straży Miejskiej. Również na sesji Rady Miasta mówiono o tym. Skazuje każdego z oskarżonych na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego i artykułu 70 paragraf 1 punkt 1 kodeksu karnego warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonych wobec oskarżonych kar pozbawienia wolności na okres 4 lat próby. Na podstawie artykułu 71 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 33 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego orzeka wobec każdego z oskarżonych karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł. Na podstawie artykułu 46 paragraf 1 kodeksu karnego, uwzględniając wniosek pokrzywdzonego częściowo, zasądzę od każdego z oskarżonych na rzecz Arkadiusza kwotę 3000 zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Na podstawie artykułu 41 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka wobec każdego z oskarżonych zakaz wykonywania zawodów policjanta i strażnika miejskiego na okres 6 lat. Zasądzę od każdego z oskarżonych na rzecz pokrzywdzonego Arkadiusza kwotę 696 zł tytułem zwrotu poniesionych przez niego w sprawie wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika
i w punkcie 7 zasądza do każdego z oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 2097 zł 42 groszy oraz nie wymierza im opłat. Wprawdzie wyrok jest nieprawomocny, ale warto zwrócić uwagę na spostrzeżenia, jakie poczynił sąd, uzasadniając wyrok. Sąd z całą mocą podkreślił, że oskarżeni funkcjonariusze nie są godni noszenia mundurów. Sąd zwrócił uwagę na niedociągnięcia w pracy Policji i Straży Miejskiej, które wystąpiły po interwencji oskarżonych. Posłuchajmy wybranych fragmentów uzasadnienia wyroku. Żaden z funkcjonariuszy policji nie przyjmuje zawiadomienia od pokrzywdzonego. Nie zostaje on sporządzony w formie wymaganej przez prawo. Pokrzywdzony nie opuszczał spodni, podczas gdy drugi policjant mówi, że spodnie opuszczał do kolan. W każdym razie każdy z tych policjantów był zgodny co do jednego. Żaden z nich nie stwierdził u Arkadiusza żadnych obrażeń ciała. Ani na twarzy, ani na nogach, ani na plecach. Podczas gdy bezpośrednio w zasadzie po wizycie w komendzie Arkadiusz jedzie do lekarza i w trakcie badania fizykalnego lekarz potwierdza obrażenia ciała Arkadiusza. Kolejny raz Arkadiusz udaje się do lekarza na dzień następny, czyli w dniu 4 czerwca 2012 roku, gdzie uzyskuje tak zwaną obdukcję lekarską. Pan biegły analizował plik pozyskany ze Straży Miejskiej, który tam był przechowywany, zabezpieczony. Co jest istotne, plik ten, jak wskazał biegły we wnioskach swojej opinii, jest zwykłym plikiem tekstowym, który za pomocą edytora tekstu można modyfikować, a ingerencja w ten plik nie pozostawia żadnych śladów. Nie ma żadnej możliwości zweryfikowania, czy w plik, który był przedmiotem badania przez biegłego, ktokolwiek, jeśli tak, to kiedykolwiek i w jakim zakresie ingerował. Stąd, proszę Państwa, nie ma podstaw do odrzucenia opinii biegłego jako niewiarygodnego dowodu, bo też tak nie jest. Biegły przy wykorzystaniu wiadomości specjalnych ustalił i zweryfikował i przedstawił swoje wnioski tutaj sądowi, co w tym pliku się znajdowało. Mianowicie monitoring umieszczony na terenie miasta Szczecina. Monitoring ten również znajdował się na ulicach, którymi miał przemieszczać się radiowóz. Ale przez to, że nikt nie podjął żadnych formalnych czynności, nie zostało przyjęte zawiadomienie, policja nie zabezpieczyła tego monitoringu, przy czym jak ustalono, cały monitoring znajdujący się na terenie miasta Szczecinka należy, obsługiwany jest przez Komendę Powiatową Policji w Szczecinku. I znajduje się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Oczywiście jak prokurator zamierzał pozyskać dowód w postaci nagrań z monitoringu miejskiego, policja odpisała, przykro nam, ale jest za późno i nagrania te zostały już nie skasowane, ale zostały nagrane kolejne nagrania, bo co 3 dni jest jakby nie wykasowywany, ale nagrywają się nowe nagrania. Sąd bardzo negatywnie ocenił postawę i działania komendanta Straży Miejskiej. Ale stanowisko wyrażone przez komendanta jest jednoznaczne. Zarzuty pana wobec pana są nieprawdziwe, a z całą stanowczością stwierdzam, że pan składa fałszywe zawiadomienie. Takie się znajduje sformułowanie w treści pisma. Proszę Państwa, pan komendant Straży Miejskiej pomylił rolę. Pan komendant Straży Miejskiej w tym piśmie rozstrzygnął po pierwsze w zakresie odpowiedzialności karnej oskarżonych, ale również wydał w cudzysłowie wyrok wobec pana twierdząc, że wszelkie jego zarzuty są nieprawdziwe i pomawiające policjantów. Takie postępowanie komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku jest absolutnie nie do zaakceptowania i zasługuje na krytykę, zwłaszcza,
że treści użytych przez niego słów można by było tak naprawdę rozpatrywać pod kątem wyczerpania czynu, popełnienia czynu zabronionego. Ta sprawa to kolejny przypadek, gdy szczecineccy stróże prawa sadzani są na ławie oskarżonych. Niestety, znowu było wyraźnie widać, że policja i straż miejska, może chcąc bronić swoich funkcjonariuszy, w tej sprawie co najmniej nie ułatwiały pracy sądowi. Niebawem rozpocznie się kolejny proces byłego już strażnika miejskiego oskarżonego w głośnej sprawie o nadużycie uprawnień, w tym również o pobicie i wymuszanie przyznania się do winy. Czy tym razem Straż Miejska i prokuratura staną tam, gdzie stać powinni, na straży prawa i sprawiedliwości? Ostatnie wyroki sądowe, orzekane również w sprawach, w których oskarżonymi byli umundurowani funkcjonariusze, dowodzą, że szczecineccy sędziowie potrafią dowieść, by sprawiedliwości i prawu stało się zadość. Może kiedyś podobnie będzie w policji, straży i innych publicznych urzędach, by tam również źle pojmowana obrona dobrego imienia służby czy tak zwana koleżeńskość nie przesłaniała najważniejszego – prawa i sprawiedliwości.